Nie wiem, jak to powiedzieć, bo ja wstydzę się kamery. I jedziemy robić E30. Wzięliśmy sobie 3 dni urlopu i będziemy coś przy niej działać, tak żeby przygotować ją wstępnie na to, żeby wspawać do niej klatkę. Jaką klatkę? Ktoś coś mówił o jakiejś klatce? Na fretkę klatkę tam wrzucimy. Żeby się działa i wyszło stamtąd. Także tak, będziemy czynić przygotowania tak, żeby odchudzić to auto co nieco i przygotować wstępnie do tego, żeby miała tą klatkę. Żeby można było wstawić klatkę. Juhu. Już? Już. No, mam tylko 16% na gimbalu. 16%? Mało. Trzeba będzie podładować. Siema. Hej. Mamy nowy rok. Chcielibyśmy wam złożyć z tej okazji życzenia, żebyście mieli trochę więcej pieniędzy, zdrowia i chęci do działania. I co jeszcze? Spełnienia marzeń. No więc właśnie. Witamy w nowym roku na naszym vlogu. A przy okazji, jako że złożyliśmy już wam życzenia, to chcielibyśmy opowiedzieć co nieco i pokazać w nowym, noworocznym filmiku, co zaczęliśmy robić na początek nowego sezonu. Przed sezonem jeszcze nawet, bo w sumie sezon będzie dopiero zaczynał się na wiosnę, ale my już się do niego przygotowujemy i w związku z tym zaczynamy działać coś przy 30. W tym filmiku pokażemy wam, co zrobiliśmy do tej pory. Nie będę spoilerował, zobaczycie sami, nie ma tam wszystkiego, może w 100% wszystkiego nagranego, co robiliśmy, ale przynajmniej po części będziecie mogli zobaczyć, jak sobie działaliśmy. Nagrać. Nie oczekujcie, że jesteśmy super profesjonalni, bo tak naprawdę to nasze pierwsze auto, które tak przygotowujemy, więc pewnie będzie od groma błędów i różnych niedoskonałości, ale zrobiliśmy to sami i staramy się robić sami. I uczyć się na tym aucie. Odchudziliśmy to trochę i przygotowaliśmy pod klatkę, żeby można było wstawić, tak, i żeby było trochę bezpieczniej, fajniej i w ogóle. Także coś tam troszeczkę ja podziałałam, więc uczyłam się dzielnie. Także zobaczycie coś w tym filmiku. Zapraszamy. Robimy co możemy. Na razie. Ryzykujesz życiem. Gdzie oszło? No. Mocno. Kot.
dobry. Chciałem pospawać trochę parę rzeczy, ale ojciec zabrał się za rewolucję prądu w garażu i odciął mi 3 fazy. I co teraz? I muszę poczekać sobie do jutra. Więc wziąłem się trochę za wiązkę, która została jeszcze do zrobienia. Ej, puścisz mnie? Pusto. Panie chodzie, proszę cię bardzo. Taki miał kiedyś kolor E30. Co myślicie, żeby ta E30 wróciła do takiego koloru? W środku mogłoby być. Co mogłoby być? Chyba go źle zrobiłam. Co pan chce powiedzieć na temat tego, co my tu wyczyniamy? Jest. Czekaj, może wyłączę dźwięk, bo zaraz jakieś ludki będą do mnie pisać. Dużo pracy. Jeszcze. Rzuciłem na grzewnicę, bo charczała i tak była do niczego. Do niczego. Ledwo się kręciła. Ma duże bicie. I waży parę kilo, więc pójdzie won i będzie fajnie. Będzie lżej i będzie przyjemniej. A nie uważasz, że jest potrzebna do driftu? Uważam, że jest niepotrzebna do driftu. Dlaczego? Bo w 99% driftowozów jej po prostu nie ma. Pokaż, jak driftujesz. Nie mam kierownicy. Nie ma driftowania. Nie chcę zejść po dobroci, to pójdzie. Hium. To dopiero będzie zabawa. Dopiero będzie zabawa. Co ty robisz? A dlaczego wyszłaś przez dach? Hejku. Ten szyberdach działał. Szkoda tylko, że przeciekł. No ale co, życie. I tak go trzeba zdemontować, bo jest niepotrzebny. Tylko niepotrzebne kilogramy tutaj będą w samochodzie. Chory jestem. No właśnie widzę. Z kabelkami się uporałem. Jeszcze ostatecznie tylko trzeba będzie się nimi zająć i ułożyć. Później. Jak będzie klatka. Bezpieczniki też na swoim miejscu. Chociaż miała być przeniesiona, ale nie będę się w to bawił, za dużo roboty, za mało czasu. Nie oszukujesz? Jak to? No nie. Z czym mam oszukiwać? Nie wiem. A no tak, ja nic nie robię, ja tylko ładnie wyglądam. I pracuję z długimi paznokciami. Wow, i mam brudne rączki. Jee, można. Ufu.
Super. Ładne trampki masz. To są drifto trampki. Driftujesz w nich trochę? Tak, dużo. Lubię driftować w trampkach, są wygodne. I dobrze się czuję pedał wtedy. Co, listewkę chcesz wyjąć pewnie, co? No tak, nie wiem jak to zrobić, pytałam cię, a nie chciałeś ze mną rozmawiać. Chciałeś, żebym nagrywał. No nagrywać też masz, ale możesz mi powiedzieć, jak mam to zrobić. Ojejko, co my tu mamy? To jakoś trzeba zdjąć, żeby wyjąć. Nie wiem tylko jak. No tu, odkręcić jakoś. Ćwiczysz na siłowni? Ćwiczę wycinanie. Kurwanie się bardzo. No zajęć. Brawo, ty! Jesteś z siebie dumny? Bardzo tu jest. Ale to nic, pomaluje się. To jest tylko driftować. Pomalujemy. Będzie cac. Jak zwykle ja nic nie robię, a Daniel działa. Co chcesz państwu powiedzieć, profesorze? Nie mogę powiedzieć, że nic nie robisz, bo nagrywasz filmik. Tylko do tego się nadaje. Nie wiem, czy tylko do tego się nadajesz. Nie powiedziałbym, że tylko do tego się nadajesz. Teraz, skoro już nie ma przedniej szybki, to mamy jeszcze szybki z tyłu. Tylną główną i tylna boczna, więc zaczniemy od tylnej głównej. Trzeba je wyjąć, żeby nam nie przeszkadzała podczas cięcia, żeby iskry sobie wychodziły na zewnątrz i szybka się nie przypalała, bo szkoda by było szkła. Nie, żebym coś piła, ale jakieś takie zachwianie równowagi mam. A 30 jest o tyle pięknie, że tą szybkę się bardzo fajnie wyjmuje, nie trzeba tego wycinać. To jest osadzone na uszczelce. Łatwo jest ją włożyć i łatwo jest ją wyjąć. Teraz nie ma tak dobrze, muszę iść od środka. Zaraz wyjdę tą szybą na zewnątrz. Jak coś tam przytrzymaj, przypinij. Jak tu jestem zestawiona z każdej strony, jeszcze nagrywam. Wychodzicie? Tu jeszcze jedna uszczelka jest. O! O, wyszło. Au! Sam sobie wyjmuj. Dzień dobry. Pięknie. Ułożyć będzie gorzej. A wyjąć jest pięknie, położyć jest gorzej. I pyk, nie mam szybki. Już ona raczej tu nie wróci. Pewnie wskoczy poliwęglem. Ale to zobaczymy. Ale raczej tak, na 99%. Wszystko, co się nam nie przyda. Boże, to jest tor przeszkód dla mnie. Po co ja poradzić? No co ja mogę na to poradzić?
Zwycięstwo. I takim oto sposobem pozbyliśmy się wszystkich szyb w samochodzie. Wybaczcie, jak coś nagrywam nie tak, ale to jest moje pierwsze spotkanie z obsługą tegoż oto sprzętu.